Ja chciałam bardzo krótko takie świadectwo złożyć. Dwa tygodnie temu Asia miała słowo wiedzy i mówiła o hemoroidach. Przeklinała, modliła się o uzdrowienie dla tych, którzy z tym problemem się borykają. I zaraz potem Artur powiedział, że w zdecydowanej większości przypadków to ma podłoże duchowe, że to jest demon, jak się skromi demona, to po prostu problem się kończy. A ja od jakiegoś czasu, już właściwie kilka lat, borykałam się z takim problemem, który rzeczywiście jakoś tak to bardzo nie przeszkadzało na co dzień, ale to miało miejsce, że w czasie tych dłuższych posiedzeń w toalecie, powiedzmy, pojawiała się krew. I to po prostu to była taka znacząca obecność, tak bym powiedziała. Więc jak Artur to powiedział, co powiedział, sobie myślałam, no dobra. Wróciłam do domu, przeklęłam demona, wygoniłam demona i po prostu po problemie. Mówię to dla tych wszystkich, którzy być może do komuś usłuży, tak? Może ktoś chciałby też skorzystać i skoro mieć spokój. Także pozdrawiam. Amen. Amen.